Siemanko widzowie, witam was w pierwszej części testowania zarymiarzy. Zaczynamy od dołu, kończymy na górze. Chyba, że to będzie jeden odcinek. Dobra, to lecimy. Dobra, lekko. Teraz w ogóle mówię cicho, bo jestem niewyspany. Jest u mnie 7:29, a dopiero co wstałem. Powiedzcie, o której jest... napiszcie, o którą macie godzinę, bo... Chciałbym się dowiedzieć po prostu, którą macie, to jest ciekawe. Dobra, to my już lecimy. Dobra, widzowie, zostawcie subskrybujcie kanał, zostawcie też lajka, a jak będzie 10 subów, to będę projektował dla was te filmy. Dlatego no, Cortilusa oceniam 5,5 na 10. Lecimy dalej. Chester. Może być ciekawie. Ale zużyłem tylko ulta. Dobra, dawaj. Pum, pum.
Dobra, czas teraz oceniam. Dobra, niech będzie 6 na 10. Amber. Myślę, że będzie ostro. Co jest grane? Póki co jest mega spoko, gdyby nie to, że ten atak tak długo się ładuje. Dobra, teraz czekamy, aż atak się naładuje cały. I lecimy. Okay, let's go. Oceniam 7,5 na 10. To jest dobra ocena. Teraz snack. Myślę, że tutaj jest ostro. No i już jest ciekawie, zadałem już 20 000 HP. Dobra, sorry, że teraz tak byłem cicho, ale się skupiłem. Po prostu... Ja chcę być sławnym youtuberem, tylko to chciałem powiedzieć. Że nie chcę być takim słabym... Jak inni youtuberzy. Niektórzy. Chcę być mocny, ja chcę być dobry, ale Mac oceniam
9,5 na 10. Prawie 10 na 10. Prawie. Okej, search. Sergem już nie raz grałem, ale na innych kontach. Ten odcinek w ogóle też będzie dość długi, bo testujemy wszystkich zadymiarzy z Brawla. Dobra, dawaj. Okej, dobra. Póki co oceniam go 6 na 10. O, no i pięknie skoczył. Dobra. I widzowie, pamiętajcie, jeżeli ten dół wam komuś się tak podświetla i że są takie kreski. O, jak teraz u mnie takie niebieskie, u mnie są teraz żółte, no bo celuję. To znaczy, że wróg ma wtedy ulta i że trzeba uciekać. No nie trzeba uciekać, jak jest słaby zadymiarz. Ale jak jest taki mega dobry, to trzeba. Napiszcie w ogóle, którego idziecie do szkoły. Serc 6 na 10. Dobra, kruk. Ja znam już bardzo dobrze kruka, grałem w nim raz, bo mam go na swoim koncie. Dlatego let's go! Właśnie tak reaguje kruk na bossa. Parę sekund. 10 na 10. Kruk 10 na 10. Leon myślę, że będzie ciężko. Ojej, będzie ciężko. Ale damy radę. Nie, no nie używam ulta. Okay, let's go.
Dobra, let's go. W ogóle napiszcie, czy chcecie mieć jakiś odcinek z mojego konta, czy akurat z tego początkującego. Bo my dostajemy tylko tych zadymiarzy, co nie mamy. W tym momencie. Dlatego no. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. I żeby po prostu subskrybować mój kanał, no bo ja uwielbiam takich, co lubią subskrybować, nie hejtują. Tacy ludzie są dobrzy. Ale ci, co hejtują, to już nie. Dobra, czekamy, aż się naładuje wszystko, przeładuje. Dobra, nie no, 4 na 10, Leon 4 na 10, Sandy, and where is Spike? Sandy nie aż taka zła, ale wiecie co, widzowie? Ja bardzo polecam wam tablety. Tablety na kontach. Jeżeli wejdziecie sobie w Brawla na tablecie, to wtedy macie takie szczęście. Jak były jeszcze skrzynki, nie? To moja siostra cały czas dropiła jakieś legendy na tablecie i to mnie zaskakiwało, ale teraz to mnie nie zaskakuje, jak dropi legendarnego Stardropa. Ale ona rzadko już dropi legendarnego Stardropa, bo nie ma tableta. I myślę, że to dlatego. Ale według mnie skrzynki powinny powrócić. Chociaż na jeden miesiąc, na jeden tydzień chociaż, czy coś takiego, bo napiszcie, czy chcecie w ogóle, żeby powróciły skrzynki, bo niektórzy chcą, a niektórzy już się przyzwyczaili, tak właściwie. Dobra. To dalej robimy. Będziemy też testowali takich zatemierzy jak Bibi i Bonnie. W ogóle tam chyba 20 stycznia będzie nowy zatemierz Kit, a w lutym będzie aktualizacja nowa do Brawla. Napiszcie też, czy macie katar. I jak się czujecie, że jest dzisiaj Sylwester. Bo jest 31 grudnia. A godzina 7:48. To już nagrywamy to 20 minut. No teraz 20 równe było. I jeżeli chcecie ze mną zagrać, to piszcie w komentarzach swoje niki, a ja was
A raczej swoje ID. A może ja wam pokażę na... Nie, pokażę wam na odcinku swoje ID teraz. Od razu jak się film skończy... Jak się odcinek skończy. W ogóle chcecie, żebym programował to, czy niezbyt te odcinki? Wtedy będą różne napisy, czy coś takiego. Dodatki różne. Napiszcie, chyba tak. I pum! Oceniam 1 na 10. 1 na 10, tak dosłownie. Teraz spajki. Ciekawe, czy mu Spike nic nie mówi. Zresztą wiadomo, że on jest kaktusem, ale... O, tak jakby, no, powinien coś mówić chyba, no nie? Wiemy, jak on powstał. Wszystko o nim praktycznie wiemy, chyba że wy nie wiecie, widzowie. Ale Spike był w Star Parku. To był zwykły kaktus. I jak ludzie poszli, to dorysował się buzię. A raczej wyskoczyła mu buzia i oczy nagle. I tak właśnie powstał Spike. To już wiecie, dlaczego widzowie wolę kruka od Spike'a. Już pewnie wiecie, dlaczego wolę kruka od Spike'a. Bo Spike nie tylko chyba na początku mniej HP niż kruk, to jeszcze nie w ogóle grać się nie da. Patrzcie, jak on mało HP zadaje. O, i teraz zaczął robić progres. Pato. No nie wiem, tak. Dobra, 5,5 na 10. Teraz zaczynają się schody, bo Charlie. You are a coconut. You are a coconut. You are a coconut. To wystarczy tylko w nim stać praktycznie. Zaraz tamtych zamienię w coconuta. Ej, a jak dużo to zadaje? Aha, tyle co zwykle. Pięćdziesiąt tysięcy, musiałem to zatrzymać.
Boom, boom, boom. Okej, let's go. W ogóle napiszcie, kiedy chcielibyście ze mną zagrać, bo ja będę grał na pewno jutro. I dzisiaj o północy może jeszcze zagram albo przed. Dlatego widzowie, lecimy z tym koksem, nie przedłużając, bo mamy do wytestowania jeszcze dużo zadymiarzy. A minęło już 26 minut. Bu, 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 bu. Tak szczerze, to z tą Charlie tracimy niepotrzebnie czas, ale okej. Okay. My zamieniamy go na cały czas w kokon. Jest. 8 na 10. Charlie jest 8 na 10. Teraz Chuck. Chuck, myślę, że będzie ciekawie. Pozwolisz, że postawię na twoim łebie ten? Czekajcie, okrążymy moim łebem, dzięki czemu teraz właśnie robimy takie coś. Dobra, widzowie, pokonaliśmy bossa. Chuck, dość. Szczytnie bym tak ocenił. Dobra, daję 4,5 na 10. Dobra, teraz do Ucha. Zobaczymy, jak będzie z tą czem. Thank you.
O, lagi. Dobra, widzowie, minęło pół godziny już. Napiszcie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Bo już jest 8:01. A zaczynałem nagrywać to 7:30. Dobra, a my dopiero co jesteśmy na dołu, to nie wiem jak będzie dalej. Bo to potem coraz słabszy jest na tym miarze. Czy to kiedykolwiek przestanie mi się bakować? Dobra, widzowie, czekamy aż przestanie się bakować, bo... Dobra, za chwilę wracam. Dobra, nieważne. Olejmy ten temat. Jest 8:01, robiłem to 2 minuty, czekałem. Jest w końcu. Dobrze, ocenił bym 10 na 10, gdyby nie lagu. Dlatego... 6:30 na 10. Willow, myślę, że... będzie grubo. Dobra, przeniesiemy cię gdzieś. Dobrze? Dobra, czekaj, Jordan. Dobra, lecimy dalej. Rzucę XD. Żeby jeszcze zginąć. Wow, ja go zabiłem na hita XD. Dzisiaj już raczej nawet rundki z gramy normalnej. Ale spoko, jeszcze nagram dzisiaj drugi odcinek, bo ja dwa odcinki na raz nagrywam. Dwa na jeden dzień.
A jutro będę miał kompa, żeby montować na was filmy. Jutro już kupuję. W ogóle napiszcie, czy cieszycie się, że zaczyna się rok szkolny, bo ja nie. I napiszcie też, do której klasy chodzicie. Chyba, że idziecie, chodzicie do liceum. Ja chodzę generalnie do trzeciej klasy. Dobra, Willow, ocenka... No tak 8 na 10, bo się zagadałem, no i nic tak... Nic nie było czuć faktycznie. Ej, to czemu ja w ogóle dzisiaj cały czas wam każę pisać coś? To nie ma sensu kompletnie. Tak samo, tak jak ten RT. Patrzcie, walniecie w niego, zadajesz 7000 HP. Nagle zadajesz 1400. Jeden, ten był przepiękny, przyznajcie. Nie, ja będę cały czas tak z nim w tym ulcie. 3-4. Trzy, dwa, jeden. On mówi jak dziecko totalne, takie wiecie, że taki noob. Taki bobas taki. Ja walę. Zabiję go normalnie. I będą też wtedy lepsze miniaturki. 8,5 na 10. Do Otisa też mam przeznaczenie. Też umiem nim grać, jest spoko. A jak zablokujemy mu azek, to będzie się truł dość mocno. Dawaj. Miałeś się dalej truć. To tylko na 3 sekundy. I to wie. Jeżeli chodzi o pierwszą legendę, polecam bardzo Kruka. Jeżeli chodzi o tą drugą, czyli to jest Leon, Spike albo Sandy. To wybierzcie se Leona. Uwierzcie mi, dajcie nim radę. Bo Spike to jest nic praktycznie w porównaniu do Kruka. Będę mógł nawet zrobić Kruk z hiperdoładowaniem versus Spike z hiperdoładowaniem. I w ogóle wpadajcie na mojego TikToka, bo mam też. Nazywam się Naruto to ja. O, moja pełna nazwa będzie przypięta w komentarzu chyba. Albo nie. Dobra. Na TikToka kiedy indziej. Teraz skupmy się dobrze. Okej, let's go.
Dobra, lecę. Jest. 2/10. To Buster. Myślę, że będzie ciekawie. Pewnie zapytacie się, co robi super atak Bustera. Już wam odpowiadam. On blokuje atak i w ogóle super atak, patrzcie. Sam w siebie strzela. Dlatego on jest OP. Ale lepiej atakować na blisko. Tyn. Ja walę. Buster jest trochę ciężki do pokonania. Zobaczyć, moja twarz musi być 100 tysięcy. Albo 100 subskrypcji. Albo chociaż 1000 lajków. Co tam wybieracie? 1000 lajków czy 100 subów? A 300 wyświetleń. Okej, dobra, to lecimy dalej. Jutro też mój dziadek ma urodziny. I w maju będę nagrywał Fortnite'a też. Niektórzy powiem, a kitos, ale jeżeli sami oni grają, pamiętajcie, jeżeli oni was się wyśmieją, że jesteście kitosy, bo nie gracie w Fortnite, to patrzcie, włączacie Fortnite na ich oczach i oni pytają się od razu, mogę z tobą zagrać? A wy takie, nope. I wtedy czujecie się właśnie jak prosy. I to jest właśnie ekstra w życiu. Dobra, nie pytajcie. Czemu powiedziałem ekstra? Dawaj jeszcze jeden. Let's go! 1/10. Najgorsza ocena, jaka może być 1/10. Grey. Grey może być spoko, ale myślę, że będzie niefajny. Dobra, widzowie, widzimy się, jak grę ja zrobię, no bo on będzie robił to przez 5 lat. Widzowie, w ogóle teraz patrzę sobie tak za okno i tam taka mgła. Ale to zależy, w jakim mieście jesteście, bo ja jestem póki co w tych. Wy pewnie mieszkacie w Katowicach czy coś. W Jastrzębiach. Krakowie.
Lędzinie, w Łebie, ale w Łebie to wątpię. W Łebie lepiej być na wakacje, bo tam potem wszystko zamknięte na zimę. No, no i wtedy to jest takie smutne miasteczko. Ale nie przedłużając, już kończymy. I dwa ostatnie hity. Let's go. Oceniam 2 na 10. Kurczę, coś ci jest za tym, że teraz to są coraz słabsi. Z Kiełem też miałem do czynienia. Challenge accepted. O, mój kot wstał. Cześć. Od razu ucieka. Cześć. Co robisz? Chodź. Słyszycie, jak on raduje? Ja to robię jednocześnie i jednocześnie go łapię. Mam go! Ej, ale nie gryź mnie! Kocie, no nie siedź na telefonie! Ups! Coś mi nie pykło. Dobra, kocie, już jesteśmy na miejscu. Jakbyście się pytali, jak mój kot ma na imię, to to jest Pazurek. Pewnie zapytacie się, czemu tak akurat? Ponieważ to jest chłopczyk i nie ma tylnego pazurka. Nie wykształciłby się. Pazur? Zostaw. Kocie, chyba nie chcesz być źle najgorszym kotem w internecie, nie? I ostatni hit. Yes, let's go. 7 na 9, na 10, 7 na 10. 7 na 10. 7 na 10. If. Będzie niefajnie. Coś nie. If mega się nie opłaca. Powta if. Nieprawda, ja się opłacam. Jestem 10 na 10, jestem cool. XD. No, ty się trój. A tak. A ty gdzie? Ej, ja tak na zmiany to robię chyba. Dawaj, truć go. Dobrze, tylko tego gościa. Co jest? Ja idealnie mam ulto. W ogóle napiszcie, czy chcecie, żebym nagrywał Robloxa.
Dobra, już to kończymy. I moja końcowa ocenka to 8 na 10. Janet. Będzie ciężko, bo Janet zadaje mało HP, a za... Co tu się odwala? Jakie logi! Co jest, jakie logi były? Ale logi! No tym grać się nie da. No idź tam. Dobra, widzowie, skończyliśmy na Janet. Janet testujemy już dzisiaj wieczorem chyba, a nie jutro. To ja się z wami żegnam.